Witam Was wszystkich w kolejnym Ala w Wygłasie. Dzisiaj jest dzień 14, już trochę tego czasu zleciało. Dzisiaj mam w planach udekorować pokój, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. I nie tylko pokój, ale też cały dom. Ale cały dom raczej jutro, bo nie wiem, ile mi zajmie dekorowanie pokoju, a teraz jadę na jogę, jak widać po moim stroju. Więc dosłownie za parę minutek wyjeżdżam na jogę i też dlatego mam taką twarz. Ja w ogóle jestem zdziwiona, że mi tak łatwo do Was rozmawiać wtedy, kiedy nie mam żadnego makijażu, bo jeszcze niedawno nawet nie wyciągnęłabym kamery, nie mając nic na twarzy, a teraz nie mam nic. Ani tu nie ma żadnych filtrów, ani tu nie ma żadnego podkładu, nic. Jedyne, co mam na twarzy, to krem. Dlatego trochę się dziwnie czuję, ale no, kwestia przyzwyczajenia. Mam nadzieję, że Was nie przestraszyło od samego początku. Więc ja teraz zbieram się na jogę, a po jodze będę dekorować pokój, więc bardzo Was serdecznie zapraszam już do oglądania. Okej, ja jakąś godzinkę temu wróciłam z jogi, więc teraz się zabieram za to dekorowanie pokoju. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że moja kochana siostra przyniosła mi popcorn, nawet nie musiałam ją o nic prosić, więc chyba najpierw zjem ten popcorn i potem zacznę robić, więc smacznego! Tak więc mamy dzień kolejny, już jest dzień, który już nawet nie pamiętam. Dzisiaj jest 15 i nie nagrywałam nic znowu od samego początku. Znowu jestem bez makijażu, jakoś tak ostatnio nie mam w ogóle motywacji do tego, żeby wstać się pomalować. Ale spróbuję się jakoś zmotywować, żeby ten dom udekorować, bo dzisiaj miałam w planach to zrobić. Więc mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki, bo jak mi się nie uda, no to nie będę miała co wstawiać. Więc ja się biorę za dekorowanie całego domu, pewnie nie od razu, tylko po paru minutach. Zapraszam do oglądania, jak dekorujemy dom. Cześć wszystkim, dzisiaj zaczynamy kolejny dzień, czyli dzień 17. W końcu nadszedł ten czas, kiedy zabieram się za robienie prezentów dla rodziców i ogólnie takich wszystkich prezentów, żeby już mieć wszystko przed Wigilią zapakowane, zrobione itd., itd. Więc jadę teraz do miasta ogarnąć ten prezent. Jak już mówiłam wcześniej na wcześniejszych Ala Vlogmasach, nie mogę Wam tego pokazać, dopiero po Wigilii Wam pokażę, co im dałam. No bo wiem, że na pewno i tak to zobaczą, jak im powiem, że mają mnie oglądać, więc zapraszam jeszcze do tego kolejnego dnia. Okej, ja już z galerii wróciłam, ogarnęłam prezenty i
przyszło mi coś z AliExpress, więc pomyślałam, że wam to pokażę. Patrzcie, co mi przyszło pięknego. Oh my god. Nie spodziewałam się, że to mi przyjdzie teraz. Chciałam z wami zobaczyć, czy opłaca się coś takiego kupować, ponieważ kupiłam strój sportowy na długi rękaw. Kupiłam L-kę, miałam zamówić M-kę, ale coś źle zaznaczyłam i potem już nie chciało mi zwrócić. Kosztował mi on chyba 70 zł, więc naprawdę bardzo mało jak za leggingsy i za bluzkę. No i przymierzę zaraz i zobaczę, czy się opłaca w ogóle takie rzeczy na AliExpress kupować, czy nie. Ogólnie to jestem mega zadowolona. Mega jak na, kurczę, strój za 7 dych. To wow, to jestem naprawdę taka, że wow, bo to jest 70 zł i bluzka i spodnie. Jedyny błąd, jaki zrobiłam, to to i jeszcze zrobiłam taki głupi błąd, ponieważ zamówiłam trochę duży rozmiar, czyli L-kę, bo ja zawsze z AliExpress zamawiam trochę większe rozmiary, bo zazwyczaj tam mi przychodzą rzeczy za małe, ale tak mnie coś przeżywałam, że strój to musi być jednak mniejszy rozmiar, bo wolę, żebym miała trochę bardziej obcisłe, bo i tak mam zamiar schudnąć, niż potem pływać w tym całym stroju. No i miałam taką sytuację, że zauważyłam, że zamówiłam rozmiar L, nie M i chciałam to anulować, ale coś mi nie wyszło, a to anulowanie i stwierdziłam, że dobra, już trudno, najwyżej sprzedam albo coś tam, coś tam. Więc teraz się wam pokażę, jak wygląda. Okej, przepraszam was od razu za syf z tyłu, bo byłam w sklepie. Uważam, że to jest mega, w sensie mega pod względem, bo tu były w ogóle różne kolory, ja wam też dam linka w opisie, żebyście widzieli. Są moim zdaniem bardzo ładne, ale jedyny największy błąd, jaki zrobiłam, po prostu to, że zamówiłam ten rozmiar większy, bo normalnie to tutaj M-ka jak najbardziej, bo zobaczcie, oczywiście tutaj z tyłu mi to wszystko lata, ja czegoś takiego nienawidzę. Pewnie teraz ci, którzy dużo trenują, w sensie, no ja też ćwiczę dużo, ale no nie potrzebuję mieć jakiegoś wypasionego stroju. Ale ci, którzy dużo trenują i mają jakieś super stroje, powiedzą, że Jezus Maria, to jest beznadziejne. Ale no czego można się spodziewać po chińskim sklepie? Bluzka jak najbardziej wszystko ładnie pasuje, tylko no rozmiar mniejszy. Na pewno tylko drugi kolor, jaki będę zamawiać, a miałam w planach jeszcze zamówić kolor niebieski. Zamówię już rozmiar mniejszy, no bo kurczę, 70 zł za strój sportowy. To jest naprawdę bardzo mało. Więc no, ja uważam, że super. Nieprześwitujące jest też bardzo, bardzo ważne, co trzeba po prostu powiedzieć od razu. Ładnie przylegają, nawet ładnie wyglądam, tylko na kamerze trochę inaczej wyglądało. No ale rozmiar mniejszy. Już właśnie takim akcentem chciałabym się już z wami pożegnać, ponieważ już cały dzień przeleciał. Jeszcze chcę sobie zostawić ten czas na zrobienie prezentów. Ja wam bardzo, bardzo serdecznie chcę podziękować za obejrzenie tego Ala Vlogmasa. No i dziękuję bardzo, że jesteście cały czas ze mną, oglądacie te wszystkie moje Ala Vlogmasy. Ja się z wami już żegnam, widzimy się u mnie jutro, u was pewnie trochę później niż jutro. Życzę wam miłego dnia albo miłej nocy. Buziaki, pa pa!